Radio Pryzmat. Twoje wymarzone radio. Operacja Styl. Dobry wieczór, Agata Ciechanowska, kolejna odsłona Operacji Styl, połączona ze współpracą z antykwariatem AB Cadło. Serdecznie witam pana Antoniego Stąpora, z którym mam przyjemność prowadzić tę audycję. Dobry wieczór pani Agato, dobry wieczór kochani goście, dobry wieczór kochani realizatorzy i słuchacze. I słuchaczki, bo wiem, że słuchają nas cztery śliczne, mądre, kochane, bardzo takie zręczne i kreatywne konserwatorki zabytków, które zjechały z całej Polski i teraz w Gorzkowie koło Kazimierzy Wielkiej konserwują taki piękny kościółek pod wezwaniem świętej Małgorzaty. I wiem, że mają nas słuchać, dlatego serdeczne pozdrowienia z Krakowa, z ulicy Wietora, z samego centrum nad Wisłą. Pozdrawiamy serdecznie i witamy naszych dzisiejszych gości. Kamilę Łabęcką-Słowik. Witam serdecznie. I Michała Klimczyka. Dobry wieczór. Może zacznijmy od naszego gościa, który jest tutaj pierwszy raz, od Kamili. Zajmujesz się PR-em w Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Psychiatrii Opieki Środowiskowej. Na czym polega ta praca? Już powiem. Ja pracuję od jakichś 2 lat jako właśnie PR, od wizerunku i od promocji. Koordynuję sprawy, które i wydarzenia, które dzieją się jakby w obszarze zdrowia psychicznego w całej Polsce. Mimo, że stowarzyszenie jest tutaj z Krakowa, ale my mamy duży wpływ na różne ośrodki psychiatrii środowiskowej. Pokrótce powiem, o co chodzi. Moja praca polega na tym, że spinam i koordynuję różne wydarzenia z tego obszaru. Na przykład Kongres Zdrowia Psychicznego, który miał miejsce w zeszłym roku, była to trzecia jego edycja, czyli pozyskiwanie ambasadorów, przeprowadzanie wywiadów, a także jakby sprawy organizacyjne, graficzne, równocześnie wydarzenie tegoroczne Forum Psychiatrii Środowiskowej w Krakowie, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii, jak sama nazwa wskazuje, i Opieki Środowiskowej. To jest tak na poły organizacja, która działa naukowo, czyli cały czas są przeprowadzane badania nad psychiatrią środowiskową, nad stanem psychoz, bo tak naprawdę my zajmujemy się osobami dorosłymi cierpiącymi na schizofrenię. Nie zajmujemy się dziećmi. I w centrum naszych badań jest schizofrenia. Czyli człowiek, który doznaje psychozy w schizofrenii i jest hospitalizowany, naszą misją i wizją jest właśnie psychiatria Kępińskiego, Antoniego Kępińskiego, który jest naszym patronem. Polega to na tym, że staramy się, aby pacjent spędził jak najkrótszy okres czasu w szpitalu i później był skierowany do nas, do właśnie oddziału dziennego, do oddziału rehabilitacji, do warsztatów terapii zajęciowej, do po prostu środowiska, gdzie on będzie mógł wspólnie z rodziną, to jest bardzo ważne, z rodziną i z przyjaciółmi, zdrowieć. Zdrowieć poprzez właśnie rehabilitację, ćwiczenia, warsztaty terapii zajęciowej. Jeżeli będzie dobrze rokował, to będzie mógł wrócić na łono społeczeństwa w nowej pracy. Czyli my też przystosowujemy go do zawodu, bo najczęściej jest tak, że człowiek taki po tej psychozie, w chorobie nie będzie mógł, czy nie jest w stanie podjąć tej samej pracy, którą miał przed stanem choroby, tak? I naszym celem jest przywrócenie go społeczeństwu, aby mógł żyć, tak jak mówił Antoni Kępiński, żyć, pracować, kochać, mieszkać w wspólnocie takiej swojej własnej, środowiskowej, w swoim miejscu zamieszkania i z przyjaciółmi. Ja tak? Może tylko dodam, że liderem tego stowarzyszenia jest m.in. profesor Andrzej Cechnicki. Pan profesor Cechnicki miał kilka spotkań już w antykwariacie AB Cadło. Ja zapamiętałem, zwróciłem uwagę, to mi się bardzo spodobało. Profesor Cechnicki, uczeń profesora Kępińskiego, albo przynajmniej jego taki kontynuator jego, czy uczeń, w sensie korzysta z jego nauk, jego wizji. I profesor Cechnicki zwraca uwagę na to, żeby podkreślać u osób, które przychodzą, właśnie on nie mówi o chorobach, tylko używa takiego określenia kryzysy.
Tak. I też zwraca uwagę na to, że też jeśli jest ten kryzys w człowieku, też równocześnie jest bardzo duży potencjał w tym człowieku zdrowia, czy część zdrowia i część taka właśnie zdrowienia, że profesor Cechnicki nie uważa choroby, czy tego kryzysu jako część taką stałą dla człowieka, tylko bo my ludzie często utożsamiamy się właśnie z jakimiś kryzysami i później te choroby jakby już tak przyzwyczajamy się do nich i no jakby przeżywamy je jako coś takiego własnego, taki nasz świat, a profesor Cechnicki zwraca uwagę na właśnie też na nietrwałość tych powiedzmy kryzysów czy takich stanów, no, które się nazywają jako kryzysy czy choroby psychiczne. Tak, jeżeli mogę tutaj coś dodać do tego, co powiedziałeś, Antoni, to tak. Profesor Andrzej Cechnicki jest moim bezpośrednim szefem. Jest to człowiek, jak często pisze w mediach społecznościowych, bo faktycznie należy mu się taka rodacja. Jest to człowiek wizjoner. Wizjoner, który był za młody, żeby być studentem profesora Antoniego Kępińskiego, lecz wyniósł takie bogate dziedzictwo z jego nauk wraz z przyjaciółmi w latach wczesnych, latach 70. zaczął tworzyć zręby tej wspólnotowej psychiatrii środowiskowej, czyli jeszcze powiem, bo to jest bardzo ważne, można by mówić godzinami, profesor Antoni Kępiński, który był człowiekiem wielkim humanistą naprawdę i widział w jego centrum, jego zainteresowań był tylko i wyłącznie człowiek, nie pacjent, człowiek. On nie mówił na tych ludzi, którzy chorowali psychicznie, pacjenci. To byli jego przyjaciele. On tak naprawdę nawet lepiej traktował te osoby po kryzysach niż ludzi niechorujących. Utożsamiał się częściowo z nimi. Chodził, słuchajcie, po klinice psychiatrycznej, w ogóle miał gabinet w piwnicy, można tak powiedzieć, z małym okienkiem, które wychodziło na ulicę, na chodnik. Także tak naprawdę widział tylko stopy i buty przechodzących. Był bardzo skromnym człowiekiem. Był na ty z pacjentami. Tworzył dla nich kluby pacjentów, no bo to było wtedy, słuchajcie, rewolucyjne, żeby w szpitalu psychiatrycznym, gdzie były tylko leki, leczenie, leżenie i taka beznadzieja, prawda? Czyli wyjdziesz z tego szpitala, zaraz wrócisz, bo de facto nie masz żadnego wsparcia. On tworzył kluby, takie pierwsze zalążki klubów pacjentów, jakieś takie centra, gdzie ci pacjenci mogli się spotykać, grać w jakieś gry, razem wychodzić do ogrodu, przechadzać się, z powrotem wracać. Równocześnie psychoterapia, która była bardzo ważna, terapia grupowa. I to właśnie po śmierci Antoniego Kępińskiego w 1972 roku, bo to należy zaznaczyć, że żył bardzo krótko i nie wiadomo, do czego doszedłby i co by osiągnął, gdyby żył dłużej. Ale niestety zmarł w 1972 roku, mając 54 lata i zostawił tą spuściznę młodym studentom, młodym lekarzom, adeptom psychiatrii, którzy tą jego ideę rozwijali i rozwijają do dziś. Nasze stowarzyszenie ma tak naprawdę 40 parę lat, mimo że jest zarejestrowane 20 lat temu, ale wcześniej działało pod różnymi innymi powłokami, w różnych innych jakby kształtach. To był i profesor Bogdan de Barbaro, to była słynna profesor Maria Orwid, to byli ludzie, to był doktor Zadęcki. Masę słynnych nazwisk, które po prostu przyczyniły się do tego, że ta psychiatria środowiskowa wygląda tak w tej chwili w Krakowie, że jest modelową placówką w całej Polsce, na całą Polskę. Stowarzyszenie wydaje czasopismo dla nas. Kto tworzy to czasopismo, do kogo jest skierowane i co w nim znajdziemy? Stowarzyszenie na rzecz rozwoju psychiatrii i opieki środowiskowej to jest taki swoisty hub, czyli taka baza, z której jakby wyłoniło się na przestrzeni właśnie naszego działania tych wielu lat, wyodrębniły się to stowarzyszenia pacjenckie. I te stowarzyszenia pacjenckie, one stworzyły jakby taki własny program edukacji, promowania zdrowia psychicznego, też szerzenia wiedzy na temat choroby psychicznej, jaką jest schizofrenia, bo pewnie przeciętny Polak nie wie, że choruje 1% populacji, czyli to jest 400 tysięcy u nas osób chorujących na schizofrenię. To jest ogromna liczba. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że jedno ze stowarzyszenie Otwórzcie Drzwi, brzmi to tak symbolicznie, Otwórzcie Drzwi. Zresztą była taka akcja na rynku w 2004 roku bodajże na ulicy Siennej, Babrackiej i Gołębiej częściowo, gdzie stały takie specjalne drzwi, które symbolicznie otwierały
otwierali właśnie nasi tutaj reprezentanci, osoby chorujące, ale też włodarze miasta. To było takie wielkie wydarzenie, które przełamywało tabu nad chorobą psychiczną. I to stowarzyszenie, Otwórzcie Drzwi, z tą taką symboliczną nazwą, to są osoby chorujące psychicznie, które razem, wspólnie zastanawiają się nad tym, jak właśnie zdjąć, jak po prostu walczyć ze stygmatyzacją osób chorujących psychicznie, a równocześnie oni wydają z grantu, wydają czasopismo. Szkoda, że to nie jest telewizja, bo chętnie pokazałabym. Czasopismo, które się nazywa Dla Nas. I tutaj taką symboliką jest takie jakby figurki, taka grafika, gdzie osoby trzymają się za ręce wspólnie, jakby w takim kole. Tutaj pod tytuł brzmi czasopismo środowisk działających na rzecz osób chorujących psychicznie. Jest to numer najnowszy, który teraz trzymam w dłoni. Na okładce jest Antoni Kępiński, którego teraz obchodzimy święto. Dlaczego? Dlatego, że mija 50 lat od jego śmierci i chcemy go wspominać, chcemy o nim mówić, żeby nie zapomnieć. Każdy Krakus powinien znać Antoniego Kępińskiego. Jest to numer 54, obecny z września, pro memoria nosi pod tytuł Profesor Antoni Kępiński 50 lat później. Co tak naprawdę przetrwało do dzisiaj z nauk, z dzieł Antoniego Kępińskiego? Czy jest czytany? Czy my gdzieś podążamy za jego wizją? Mówię profesjonaliści, nie my przeciętni ludzie, tylko profesjonaliści. I to czasopismo jest wydawane właśnie przez redakcję Stowarzyszenia Otwórzcie Drzwi. Są to osoby po kryzysach psychicznych, ale też towarzyszą im osoby, profesjonaliści, czyli też lekarze, naukowcy, czy jest współtworzone tak wspólnie przez profesjonalistów i beneficjentów. Beneficjentów, czyli osoby chorujące psychicznie, leczące się na schizofrenię. Krzyszko Darze, no jak wiemy, udaje ci się znaleźć książki w śmietnikach wiele razy. Jak myślisz, masz takie, nie wiem, takie przemyślenia na przykład, jak znajdujesz je w takich miejscach, czy mamy dzisiaj szacunek do książki? Nie, no myślę, że tak. Wiesz co, no nawet z tego śmietnika, z którego ostatnio zabierałem książki w poniedziałek, one były zapakowane w taki gruby, foliowy worek, żeby nie przemokły. Także dlatego właśnie dzisiaj mogłem je kilka z nich wam podarować. No bo i same możecie ocenić, że są świetne. Tak, no ja jestem w szoku. Ona jest praktycznie jak nowa, ta książka. No. Albo przeczytana raz tylko. Wydaje mi się, że nawet, wiesz co, teraz mi przyszło do głowy tak, bo dużo jest strasznie takich bardzo radykalnych opinii w internecie na temat właśnie osób, które zostawiają książki w śmietnikach, pod śmietnikami, wyrzucają do makulatury. Wydaje mi się, że wynika to właśnie z tego szacunku do książki, ale zawsze się staram właśnie jakoś tak jakby ostrzegać czy przestrzegać tych ludzi, żeby może nie napędzać tą taką, no takie nienawistne myślenie, bo to wynika z wielu aspektów rzeczy, czemu te książki się tam znajdują, prawda? Często jest tak, że ktoś się musi szybko przeprowadzić, albo musi szybko, nie wiem, wyczyścić mieszkanie, żeby je sprzedać i nie ma czasu w codziennym zabieganiu, żeby szukać, kto mógłby je przyjąć, albo gdzie można byłoby je oddać. A jeśli mają czas, no to na przykład są takie grupy jak Kraków Oddam za Darmo z Fundacji Z Rąk do Rąk, którą też zaczynam współpracować. I też strasznie dużo na przykład zgłoszeń stamtąd dostaję. Ludzie po prostu piszą, że mają cały zbiór książek i chcą, żeby jedna osoba je zabrała, żeby to nie było tak, że każdy się będzie zgłaszał po jakiś jeden tytuł, tylko żeby jedna osoba zabrała, no i wtedy wkracza super bohater Szyszkoda. Właśnie, to jest bardzo dobre, że pojawił się w naszej erze Szyszkodar. Bardzo miły, bardzo wspierające, ale też nie zapominajmy o istnieniu antykwariatów, w tym o istnieniu antykwariatu Abecadło, który no, przyjmuje do sprzedaży gotówkowej, komisowej, aukcyjnej, ale też chętnie przyjmujemy za darmo książki. Także to jest bardzo dobre, że jest Szyszkodar. Ale pamiętajmy też, że jest taka odwieczna instytucja jak antykwariaty,
i one ratują i przed zniszczeniem, ale też no, ratują tak kulturowo, ponieważ niektóre książki w pewnym okresie są niepopularne, a po jakichś kilku latach czy kilkunastu przychodzi na nie czas i są wręcz przez wydawnictwa kupowane i wznawiane. Także to są takie po prostu każda epoka ma swoją literaturę, ale też są takie powroty. Ja też pragnę podkreślić, żeby zanim ktoś będzie dzwonił do Szyszkodara, niech zadzwoni do jakiegoś antykwariatu. Na przykład antykwariatu Abecady. Bo jeśli jakieś książki się nie sprzedadzą w antykwariacie, to no to tak czy siak Antoni albo jacyś inni antykwariusze mi je przywiozą. Tylko będę miał lżej na rowerze. Kupujesz książki tak normalnie? Czy masz więcej jednak tych używanych w domu, czy że kupujesz jednak książki? No zdecydowanie mam więcej tych znalezionych. Nie no, znalezionych, no to, bo to już są chyba miliardy. Już cały garaż musiałem przebudować na magazyn i jeden pokój w domu przeznaczyć na magazynowanie książek, które są stricte do rozwożenia do otwartych biblioteczek albo do książkodzielni. No ale zdarza mi się jeszcze kupić książki, wiadomo. Trzeba kupować nowe książki, bo są autorzy współcześni, którzy piszą piękne książki i warto wspierać kulturę. Warto wspierać tych autorów. No i się, no bo to nas też wzbogaca, prawda? Kupiłem sobie właśnie ostatnio, jest taki film, mówiłem ci Antoni o tym filmie, Hello Bookstore. Taki dokument, chyba go nie ma jeszcze w Polsce, ale ja sobie oglądałem, bo śmigam po angielsku, no problem. I w tym filmie... Hello Bookstore, tak? Bookstore. Czyli sklep z książkami. Pan, który prowadzi ten sklep z książkami, opowiada taką anegdotkę, że jedna pani się go zapytała o książkę Sekretne życie drzew. Swoją drogą bardzo fajna książka, bardzo ją lubię. I miał tą książkę, ale też polecił jej i polski tytuł tej książki to jest Listowieść. I sprawdziłem sobie i to jest książka, którą planuję jeszcze. Kupiłem sobie ją i planuję do końca roku przeczytać list. 9 historii ludzi, którzy mieli jakąś bardzo ważne przeżycie związane z drzewami. 10 października będzie Human Week, czyli czwarty krakowski Tydzień Zdrowia Psychicznego. Co oferuje na wydarzenie? Czego się można spodziewać w tym tygodniu? Tak, program mamy bardzo bogaty i bardzo chciałabym tutaj podkreślić, że w tym roku nasze stowarzyszenie gra pierwsze skrzypce, ponieważ zawsze byliśmy jakby takimi współorganizatorami, tak? Natomiast w tym roku jakby i Szpital Uniwersytecki i Kolegium Medicum łącznie z Urzędem Miasta jakby trochę oddały nam pałeczkę, dlatego warto wspomnieć o tym, co czeka nas w przyszłym tygodniu. Powiem jeszcze raz, jak wygląda tytuł, bo tytuł tych wydarzeń to jest Tydzień Solidarności z osobami chorującymi psychicznie i tak naprawdę w nawiasie Human Week, a leitmotivem tych wydarzeń jest Antoni Kępiński w Krakowie. Program tak naprawdę opiera się na 4 dniach, od poniedziałku do czwartku i najbardziej intensywnie jest w pierwszych 3 dniach, bo, już mówię, w poniedziałek, 10 października, mówię tylko o tych wydarzeniach, które my robimy, tak? Stowarzyszenie na rzecz rozwoju psychiatrii i opieki środowiskowej. Mamy o godzinie 18 u naszego wspaniałego kolegi Antoniego Stąpora w antykwariacie Abecadło. Mamy spotkanie od 18, powtórzę, do 20. Antoni Kępiński, Człowiek i dzieło. Czyli tak naprawdę powtórka... Ja się wybieram. Ja też. Brzmi świetnie. Powtórka tak naprawdę to jest skopiowany tytuł z pierwszej biografii, która była w 1981 roku napisana. Biografia napisana Antoniego Kępińskiego, napisana przez Andrzeja Jakubika i Jana Masłowskiego. Na tym spotkaniu w antykwariacie Abecadło będą rozmawiać profesor Andrzej Kokoszka, profesor Andrzej Cechnicki, doktor Jan Ceklarz, z Michałem Piętniewiczem, który tutaj już gościł u Państwa w studio. Tak,
jak nasz wspaniały poeta, literat Antoni, przepraszam, Michał Piętniewicz, Barbara Banaś, Agnieszka Gazda-Grzesiak, te dwie osoby to są członkowie Stowarzyszenia Otwórzcie Drzwi, to są osoby z doświadczeniem kryzysu psychicznego, które będą mówić z jakby z innej perspektywy, z perspektywy osób chorujących, zdrowiejących. I jeszcze raz powtórzę, to będzie w poniedziałek 10 października od 18 do 20 w antykwariacie Abecadło. We wtorek z kolei mamy duże wydarzenie na rynku. Wydarzenie edukacyjne i bardzo zachęcam, ile osób może przyjść, niech przychodzą. Będziemy mieć bębniarzy, będą balony, będą przepyszne krówki z Wodzisławia, spersonalizowane z podobizną Kępińskiego. Będziemy tam pytać krakowian, czy czytają książki Antoniego Kępińskiego, czy w ogóle wiedzą, kim on był. To wydarzenie będzie trwało od 12 do 15 we wtorek. Krzyszkodar, pojaw się, może masz bęben. 11? Albo coś innego. Oczywiście, że tak, mam bęben. Zrobisz też, tak? Naprawdę? No. Super, liczymy na ciebie. Więc to wydarzenie... I dużo szyszek. I dużo szyszek, ale żebyś nie rzucał szyszki pod nogi, bo... bo może być niebezpiecznie, bo będą też maski, słynne maski, które są robione... Każdy, kto stanie Krzyszkodarowi na drodze w jego wspaniałej dziele właśnie promocji czytelnictwa, promocji dobrego samopoczucia i promocji sadzenia drzew, może dostać szyszką. Ale słuchajcie, nie mieszajmy tych dwóch wydarzeń, bo się pomyli słuchaczom, co jest co. Więc to wydarzenie jest ważne. Mnie zaintrygowały te krówki. Krówki z Kępińskim. Będą też osoby, które będą miały maski, wielkie maski zrobione. Ale jest foremka w kształcie popiersia Kępińskiego i będą tak odciskane, czy... Nie, zobaczysz. Przyjdziesz, to zobaczysz. Musi być ta zachęta. Tak, ale to jeszcze nie koniec. Słuchajcie, bo o 16.30 w pensjonacie u pana Kogito, wiecie gdzie to jest? Pensjonat u pana Kogito, to jest oczywiście zakład... bardzo blisko antykwariatu Abecadła. Dokładnie, to jest zakład aktywizacji zawodowej. To jest zakład aktywizacji zawodowej, powtórzę, gdzie pracują osoby po kryzysach. Jest zatrudnionych 27 osób. Tam w tym właśnie pensjonacie u pana Kogito odbędzie się wieczór poetycki z akompaniamentem muzycznym. Nasza grupa poetycka, bo też warto wspomnieć, że nasze stowarzyszenie ma grupę poetycką, którą tworzą osoby chorujące psychicznie. I ta grupa poetycka pisze piękne wiersze. Zresztą tutaj w każdym czasopiśmie jest kilka wierszy naszych podopiecznych przedrukowywane. Są wiersze na przykład o Antonim Kępińskim w tym aktualnie numerze. Serdecznie zapraszam. To jest wtorek. W środę bardzo ważne wydarzenie o godzinie 13 mamy Antoni Kępiński i Józef Tischner. Spotkanie w Artetece Wojewódzkiej Biblioteki w Krakowie przy ulicy Rajskiej 12 odbędzie się spotkanie pisarzy, biografów Antoniego Kępińskiego i księdza Józefa Tischnera. To będzie Anna Mateja i Wojciech Bonowicz. Będą rozmawiać o tym, co tak naprawdę wynosimy teraz z nauk Kępińskiego i przede wszystkim, czy jego dzieła coś wnoszą obecnie do psychiatrii i czy czytają książki Kępińskiego i dzieła i podręczniki naukowe studenci psychiatrii. Będą o tym mówić czy rozmawiać z uczniami zespołów szkół plastycznych w Krakowie. Powtórzę, to będzie o 13-12 października w środę. I tak naprawdę to są najważniejsze wydarzenia, bo jeszcze mamy oczywiście wernisaż Wieży Babel w Galerii Miodowa, na którą też serdecznie zapraszam. To jest o godzinie 17-13 października w czwartek. Wernisaż u pani kurator Małgorzaty Bundzewicz, która jest jednocześnie też prowadzi warsztaty malarskie dla grup podopiecznych naszych. Także to jest w ogóle świetna sprawa, bo Galeria Miodowa mieści się na Kazimierzu Krakowskim. Na pewno słyszeliście o tej galerii. To jest galeria, która mieści tak naprawdę i łączy funkcję wystawienniczą prac prawdziwych artystów, takich artystów z ulicy, ale też artystów naszych, czyli osób, które mają doświadczenie kryzysu psychicznego i malują świetne, fenomenalne obrazy. Ten wernisaż nosi tytuł Wieża Babel, bo faktycznie ta Wieża Babel, która jak wiecie, jakby symbolika tego, co tam się tak naprawdę z tej Wieży Babel mieści, jak ona powstała, to też ma związek ze zdrowiem psychicznym i ta symbolika jest wykorzystywana przez naszych właśnie, przez podopiecznych stowarzyszenia, którzy tam malują i przez to zdrowieją. Czy właśnie takie wydarzenia, tak z twojej perspektywy, bardziej uświadamiają społeczeństwo, ludzi? Jak najbardziej. Wydaje się, że docieramy do ogromnej rzeszy ludzi, przede wszystkim młodych ludzi, dla których też często, nie wiem jak wy uważacie, ale zdrowie psychiczne to jest temat tabu, trochę głupio o nim mówić, teraz być może tak, to trochę pękło.
Ludzie się wstydzą. Tak, ludzie jak mówią tak, słuchaj, ja mam jakiś kryzys, albo byłem... Znaczy teraz ostatnio chyba, nie wiem, ktoś się przyznał, tak naprawdę miał taki coming out Kraśko, że miał ciężką postać depresji, ale wolał się do tego nie przyznawać, więc... bo mówmy o tym otwarcie. Czy depresja, czy stany lękowe, czy silne nerwice, czy schizofrenia, czy nawet HAD, czyli choroba afektywna dwubiegunowa, to jest i ludzie na to cierpią. I słuchajcie, na ulicy nie wiecie tak naprawdę, z kim rozmawiacie. Ludzie chorują psychicznie na potęgę, szczególnie po pandemii. O tym warto mówić i warto o tym mówić głośno, że nie bójmy się tego, nie bójmy się skorzystać z usług psychoterapeuty, psychiatry, nie bójmy się nawet wziąć leków, bo czasami sobie sami nie poradzimy. I na celu, to wydarzenie ma na celu właśnie odkłamanie tej rzeczywistości, że naród jest zupełnie zdrowy, nic nam nie jest, my jesteśmy tylko keep smiling and never mind, bo tak nie jest w rzeczywistości. Tak naprawdę jesteśmy słabi, tylko przykrywamy to maskami. To właśnie te maski, tak, są bardzo ważne i u Kępińskiego i ważne są w psychiatrii. Mamy nawet teatr, słuchajcie, tylko wam powiem, mamy Teatr Psyche. Teatr Psyche ma też funkcję leczniczą, tam występują też osoby z doświadczeniem kryzysu, czyli tak naprawdę nasze stowarzyszenie to jest teatr, galeria, brakuje nam tylko śpiewu, ale robimy wszystko i jak widać, osoby chorujące na schizofrenię są mega utalentowane, to są osoby wybitne. Myślę, że też przede wszystkim jesteśmy odrobinkę różni od siebie. Bardzo podobni, ale różni. Wydaje mi się, że jednym z takich kłopotów naszych ludzi to jest właśnie porównywanie się do zaakceptowania tego, kim jesteśmy. Odkryto już bardzo dawno temu, że dobra literatura, dobra poezja ma też bardzo terapeutyczne znaczenie i my w Antykwariacie Abecadło realizujemy taki projekt pod tytułem Książka, recepta na życie. I Marcin Wilk napisał takie słowa do tego projektu. Poznawanie innych światów fabularnych to okazja do tego, by przenieść uwagę na inne niż nasze osobiste problemy, troski i trudności. Niektórzy przekonują, że pasja czytania może stać się w ten sposób drogą do wzmocnienia zdrowia psychologicznego i emocjonalnego. Te spotkania są w ramach cyklu Książka, recepta na życie, ale również we współpracy z Fundacją Miasto Literatury w ramach projektu Krakowskiej Księgarni na Medal.